Cześć, ja jestem Cydia, a przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Unravel. Przed nami misja kolejna, Down in a Hole. Znów widzę, będzie to jedna z tych leśnych planszy. A w ogóle to było fajne, co tutaj twórcy pokazali. Bo rozumiem, że były lasy i te lasy wycięto na rzecz właśnie jakichś fabryk. Pająku, hej! O, co ty na to, żebyś poszedł w inną stronę? To dobrze, do zobaczenia, pajączku. Idź sobie. Okej, okay. Przed nami poziom kolejny. Wycięte lasy na rzecz fabryk. Właśnie. Tutaj widzimy. Znaczy, tak mi się wydaje. Nic ci nie jest, Jarni, to dobrze. W ogóle on taki smutny teraz jest. Płaczący. Włóczek. Ja rozumiem, że świat się nie lubi. I tu jest włóczka, dobra. Zaczęło się robić naprawdę interesująco. Całkowita zmiana klimatu po 5 właśnie takich wesołych, troszeczkę z takim może sentymentalnym klimatem misjach. Nagle mamy rzecz smutną. Jakiś gość, który uczestniczył w wypadku samochodowym, tak? Tak mi się wydaje. Chyba, że coś innego tutaj się stało, ale no tak mi to wygląda właśnie na jakiś wypadek właśnie samochodowy, ale nie wiem. Okej, chciałbym to przesunąć, ale nie wiem, czy jest to możliwe. Czy mogę to przesunąć, będąc pod tym? Nie za bardzo, nie mogę nawet przesunąć tego, okej. Mogę za to złapać? Mogę za to złapać i teraz postawię to w to miejsce i będę mógł wskoczyć oczywiście na górę. Więc teraz chwila, żeby się rozbujać. Nie tylko rozbujać, a też chyba zrobić tutaj właśnie trampolinkę, żeby wskoczyć właśnie do checkpointu. Wydaje mi się, że jest tam włóczki więcej właśnie. Ale nie jestem pewny, czy jest to włóczka, czy co to jest. Jest to taki checkpoint, ale taki dziwny checkpoint. Ciekawe. No tam w lewo raczej nie ma po co iść. Chodźmy po prostu, dalej. Okej, okay, teraz za to się złapię i postaramy się złapać, wyrwać tą siatkę albo przeskoczyć po prostu górą. Dobra, przeskakujemy górą i wskakujemy dalej. Nie wiem, kim był facet, który właśnie, no którego policja wyciągała. Wyglądał jakby, no właśnie był... No coś z nim złego się stało, tak? Nie jestem pewny co. Jeszcze ta burzowa pogoda teraz. No okej. Nie mogę za to się złapać, chyba że tutaj gdzieś włóczka będzie. Nie. No i nie dość, że mamy problemy teraz ze wszystkim, to jeszcze do tego nie mamy włóczki. Nie mogę za tą beczkę pociągnąć. Mogę ją otworzyć, dobra. Dzięki czemu przejdziemy sobie dalej. Ale właśnie włóczki dalszej części nie mamy, więc musimy gdzieś wrócić się i najlepiej by ją znaleźć. Tylko że tutaj nic nie widzę. Możemy spróbować właśnie wskoczyć na tą beczkę i może gdzieś tutaj w tych, na tych drzewach coś odnaleźć. No idąc w lewo właśnie, no włóczki nam brakowało nie będzie, tak? Bo no z lewej strony ona idzie, tak? Więc możemy spokojnie się cofać. No i nie mieć strachu o tym, że nam tego zabraknie. Niestety idąc w prawą stronę, cały czas tą włóczkę właśnie tracimy. Okej. Goście, no chemicy tacy, nie wiem. Policja chemiczna czy coś takiego. Nie wiem, jak można ich nazwać, ale no coś takiego, no goście w maskach takich i strojach całkowicie. Znaczy wydaje mi się, że oni po prostu śmieci zbierają czy coś takiego. Albo wyrzucają. To gorzej by było. Nie wiem, po prostu nie wiem. Wskoczmy na górę. Aha, ta butelka jest potrzebna po prostu, żeby wskoczyć tutaj i zrobiła mi ona drogę dalej. Czy wielką trampolinę mam zrobić? Okej, okay, to otworzone.
Aha, rozumiem. Więc szybko otwieramy to. Okej, łańcuchy puściły i ratujemy i uciekamy w Jarni? Okej, powinniśmy być. Czy to nam zgniotło butelkę? Nie wiem, ale no na szczęście udało się wskoczyć na górę mimo tego. Ale no właśnie teraz wszystko jest przeciwko nam. Przeciwko naszemu bohaterowi, również wspomnienia są dosyć nieprzyjemne. Okej. To nie jest przyjemna rzecz. I chcemy jak najbardziej unikać tego syfu całego. No właśnie, wszystko przeciwko nam. Łap się tu na górę oczywiście. Nie będę po tą znajdźkę. Jarni, nie masz za co się złapać. Nie, po nas. Więc muszę ja to popchać tak jakby, tak? Mogę? Okej, trzeba było wskoczyć na to. I w taki sposób to, no właśnie sprawić, żeby się toczyło. I jesteśmy na miejscu. O! Prawie bym jeszcze zginął tutaj. Na szczęście. Udało się. Nie wiem, ten mroczny klimat jest straszny troszeczkę. Bo nagle do tej pory wszystko w miarę szczęśliwe było. A to tak nagle gra przeskakuje w zupełnie inną stronę. Nie, nie na tym miałeś się bujać, Jarni. No bo tu ja raczej... Aha, może jednak mam tutaj iść. Dobra, da radę na górę się złapać? Nie da rady się na górę złapać. Muszę coś zrobić, żeby... no tą butlę przyciągnąć do siebie. Tą wielką beczkę właściwie. Mogę tutaj trampolinę zrobić. Jeszcze z... Aha! Może to mam... Tak, to myślę, że mam zabrać właśnie. I wrzucić... Na górę tylko... Okej, dopiero teraz droga się nam zrobiła. Myślałem, że wcześniej już była, ale najwyraźniej nie. I to nam pozwoli oczywiście doskoczyć dalej. Tylko tutaj, no trzeba oszczędzać nasze materiały, więc nie zostawiamy żadnej włóczki za sobą. A to teraz do wody wrzucimy. I będziemy mogli przeskoczyć dzięki temu, tworząc sobie trampolinę, żeby właśnie doskoczyć. Doskoczyć, Jarni, dawaj, gdzieś na górę. Kolejne beczki, które... no chcemy tutaj uwolnić, tylko że wydaje mi się, że co mam zrobić tutaj, to się rozbujać na drugą stronę. To będzie trudne, ale udało się. Więc teraz, tylko nie na mnie. Jarni, nie chciałem. Okej, spróbujmy po raz kolejny. Rozhuśtać się, puścić to i wrócić. Okej. I teraz po tych beczkach pewnie będę musiał iść dalej. Jasne. Mega smutny się ten klimat zrobił, niestety. Ale no cóż. No życie nie zawsze jest kolorowe i szczęśliwe. Okej. Dobra. Bałem się, że te wszystkie kamienie zaczną się zsuwać. Co chyba robią tutaj? Nie, też nie wszystkie. Zatrzymują się po jakimś czasie. I co tutaj mam zrobić? Okej. Kamienie. Wszystkie lecą na górę. Ale będąc na nich, myślę... tak blisko. One mają mi posłużyć jako rampa chyba. No właśnie. Więc... Wskakuję na... Chyba pierwszy z nich, albo drugi. Skoczmy na drugi. I jesteśmy tutaj. Pytanie, co dalej? No właśnie. Aha, musiałem po prostu poczekać. Dobra, spróbujmy teraz to zrobić z pierwszego kamienia. O, no, spokojnie. Więc teraz to wszystko zacznie spadać. Tylko, czy ten kamień wielki nas nie zabije tutaj? Okej, wyrzucił nas dalej. Po prostu. No nieprzyjemnie to wygląda wszystko.
Ale jakoś sobie radzimy. O, pod samochodem przechodzimy. Co tu jest przyczepione? Nie wiem. Pewnie mam wskoczyć na górę. Albo nie. Okej. No, wcisnąłem przycisk. Ale nic on tutaj nie zrobił, więc domyślam się, że mam się cofnąć. Najlepiej chyba z tym bloczkiem. Z tą puszką metalową, bo chyba tym właśnie ona jest. I użyć jej właśnie, żeby wskoczyć na to miejsce. Prawdopodobnie sobie jakiś mechanizm może uruchamiając. Albo... To mi pozwoli po prostu wskoczyć dalej? Nie sądzę. Wydaje mi się, że jednak coś tutaj. No właśnie, generator uruchamiamy. I w tej chwili, myślę, mamy ten przycisk dopiero nacisnąć. I teraz naciśnięcie tego przycisku właśnie powinno, no, coś tu zrobić. Otworzyć nam może przejście dalej? Albo nie zrobić nic. Więc coś jeszcze? Może mam to przekręcić tutaj? No nie wskoczy tu bez niczego. A czy na tym tu wskoczę? Mam nadzieję. Tak, damy radę tędy, jeśli oczywiście wystarczająco się rozbujam. I teraz za to muszę pociągnąć? Zobaczmy. Nie. Próbuję, ale nic nie idzie. Może w drugą stronę? Nie, to ma mi posłużyć tylko do zrobienia sobie wyskoczni dalej i pewnie jakiś przycisk. O, już widzę. Musimy włączyć kabel do gniazdka. I teraz dopiero te maszyny wszystkie zaczęły działać. I beczka. Aha. To nieco gorzej, ale... Nie, jest to jakiś ogromny problem. I checkpoint kolejny przed nami. Jak to dalej wygląda? Kolejne wspomnienie. Jakiś strażak coś trzyma. Albo po prostu jest smutny tutaj. Nie wiem, nie za bardzo zobaczyłem. O, co tam było na tym wspomnieniu? One mają być oczywiście takie niewyraźne, tak? Okej, muszę coś tutaj zebrać ze sobą. O, zaprowadzić na górę może tą wielką kulę? Da radę ją wyciągnąć? Nie. Może coś innego po prostu zebrać ze sobą, kask na przykład. To może być to. No, Jarni jest naprawdę malutki tutaj. Co teraz widzimy? Nie, tu mam przyczepić to. I teraz jeśli przyczepię do kolejnego, to stworzy nam się taki jeden wielki most, co nie? A co nie? Tak, dobra. I teraz możemy na spokojnie sobie ten kask wciągnąć ze sobą. Nie mogę wskoczyć do niego niestety. Wystawałby mi tylko pewnie czubek głowy, jakbym cały do niego się schował. Znaczy, jakbym wskoczył w środek niego, tak? Okej, żeby ta maszyna nie zaczęła nagle działać. Coś muszę tam odczepić gdzieś. Ten kask oczywiście mamy już ze sobą, więc na spokojnie będę co tylko chciał, no, mógł właśnie puścić. No teraz to już nie ma szans, żebyśmy nie mieli wystarczająco tej włóczki. Jasne. No jakaś maszyna, jakaś koparka czy dźwig. Czy coś takiego. Okej, przenośna trampolina. Ciekawa rzecz. Znaczy tak to rozumiem, że robię coś takiego i teraz mogę to sobie przesunąć. Nie mogę dalej? Dlaczego nie mogę dalej? Okej. Dlaczego nie mogę tego dalej przesunąć? Więc coś jeszcze muszę tu zrobić niestety. Albo stety, no coś jeszcze muszę tu na pewno zrobić, żeby móc się dostać dalej. No w ten dźwig nie wskoczę niestety. Cofnijmy się do checkpointu, chyba że dam radę tu złapać za to. A widzę tu dużo rzeczy i widzę też, o co tutaj chodzi. Zanim będziemy mogli ruszać dalej, a muszę tej trampoliny użyć tutaj, żeby no coś w tym, z tym dźwigiem właśnie zrobić. Bo tutaj widzimy właśnie coś, czego możemy użyć. I dzięki temu wskoczyć na sam szczyt tego. Mam nadzieję, że zaraz włóczki nam nie będzie brakować. Na szczęście nie będzie, ponieważ no właśnie checkpoint nas o tym zapewnia. I mogę użyć tej maszyny jakoś. Tylko muszę się odpowiednio rozhuśtać.
żeby wskoczyć do samego środka, nie? I... O, niestety śliskie jest wszystko jest śliskie od deszczu. Jesteśmy. Muszę to przeciągnąć na lewą stronę. Dawaj, Jarni. 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 Najpierw muszę krzesło otworzyć. Fotel odsunąć i teraz będę mógł to pociągnąć. Aha, to nam rozbiło całkowicie ten problem, jaki mieliśmy na swej drodze. Pytanie teraz, czy mam zabierać trampolinę ze sobą? Czy jednak poradzę sobie spokojnie bez niej? No skoro mogę, to nas jakoś mega nie spowolnia, no to zabierzmy to ze sobą. Chyba, że na ten dźwig mam wskoczyć. Okej, rozumiem, nie mogę tego przesunąć dalej, chyba. A jednak... Nie, nie mogę, nie da rady. Mogę jedynie wykorzystać tą trampolinę do wskoczenia na ten dźwig. Pytanie, do czego miałoby mi to posłużyć? Bo nie wziąłem tego dźwigu wyżej, ani nic w tym stylu. Więc nie wiem, może po prostu mam iść do przodu i nie zwracać uwagi na te dźwigi różne i wszystko. O, widzimy już kolejną właśnie naszą włóczkową rzecz. Pająk. Ej! Ptaszku! Dlaczego? Ale pająka to mi daj! Ej, pająka mi... Dawaj włóczek, lecimy dalej. Chodź. Musimy odebrać co nasze. Albo nie. No smutno. Cały poziom był bardzo smutny. No plansza zakończona. Jak dużo jest wystarczająco, to plansza kolejna, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Unravel. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia i cześć.